To jest plastikowy tłoczek zacisku hamulcowego wyjęty z auta, który został uszkodzony podczas wymiany klocków hamulcowych, ponieważ tutaj był wbijany klucz, żeby cofnąć tłoczek, był wbijany klucz w środek i gdyby ten tłoczek był metalowy, stalowy, to nic by mu się nie stało. Czyli gdyby był taki, to nic by mu się nie stało. Ten jest bardziej wytrzymały. Ale niektórzy producenci montowali właśnie takie tłoczki, bo dzięki temu one nie rdzewieją, ale pomimo tego i tak się zapiekają, bo rdzewieje sam zacisk. Błąd polegał na tym, że cofany był w taki sposób, taką przedłużką i tutaj uderzany młotkiem. I tutaj on zaczął cieknąć. Widać jest pęknięcie. Widać jest pęknięcie w tym miejscu oraz w tym miejscu. I tutaj sączył się płyn nawet na postoju, nawet bez wciskania hamulca. Po prostu pojawił się płyn na kole. Może można popełnić taki błąd w czasie wymiany klocków. Gdyby ten tłoczek był wbijany w taki sposób i teraz uderzać młotkiem, to nic mu się nie stało. Ale błąd polegał na tym, że uderzono w taki sposób. On bardzo łatwo, jest bardzo delikatny, łatwo go ukruszyć, łatwo się kruszy. Ale chociaż nie rdzewieje, ale i tak nic nie pomaga, bo rdzewieje to co sam zacisk i tutaj naściska. Taki stalowy tłoczek może zniszczyć właściwie tylko rdza, kiedy pojawiają się tutaj wżery. To wtedy może przeciekać tędy płyn. Prawidłowo przy wymianie klocków do cofania tłoczka hamulcowego stosuje się taki przyrząd. Tutaj się po prostu nim kręci i wciska się tłoczek. A to się zapiera o zacisk hamulcowy.